kawał historii i fajny moment, bo właśnie w najbliższą niedzielę w meczu z Legią Warszawa mamy szansę celebrować to 75-lecie. Edytujemy specjalną koszulkę dla kibiców i zagramy w innej koszulce niż zazwyczaj. Zapraszamy wszystkie legendy, żyjące legendy z ostatnich 75 lat, tak żeby ich uhonorować i kibicom pokazać całą tą historię, bo ta historia rzeczywiście jest wielka. To jest proporczyk z meczu Śląska z Legią Warszawa tutaj we Wrocławiu. To był mecz na 70-lecie. Jest data 9 września 2017 rok. Tamten mecz wygraliśmy 2-1. A Śląsk też z tamtego okresu? Tak. I wszystkich zawodników pan zna? Tomaszewski, Peterek, Zigert, Poręba. Czy to jest Lesław Czmikiewicz? Chyba tak. Może być Lesław Czmikiewicz tutaj. Skowronek. Także to... Dobra pamięć. Ile lat w tym klubie pan spędził? Powiedział pan, że ponad pół życia. Ponad pół życia. 27 lat jestem w Śląsku. Od małego tu ojciec mnie jeszcze przeprowadzał na mecze. Później jako już nastolatek, kiedy mogłem sam gdzieś jeździć komunikacją miejską, przyjeżdżałem tu z kolegami. No i tak się stało, że po ukończeniu tej szkoły fizjoterapii tu przy okazji był wolny etat. Był kiedyś gabinet fizykoterapii. Dostałem się różne rzeczy od wojskowego jeszcze klubu poprzez zmiany właścicielskie, spadki, awanse, mistrzostwa. Wyjazdy to tak samo były, w porównaniu z dzisiejszymi czasami to były ekstremalne czasy. Wyjeżdżało się gdzieś do Zamościa, tu podróż trwała po 12 godzin takim autobusem klubowym, jakimś Jelczem. Dzisiaj to są super autobusy, super drogi. W tych ciężkich momentach klubu naprawdę byliśmy wszyscy zjednoczeni, byliśmy jedną wielką rodziną i dlatego to funkcjonowało, dlatego to nie opadło, dlatego taki klub jak Śląsk Wrocław, można powiedzieć, przeżył te trudne czasy. Im osiąga się lepsze wyniki, tym apetyt rośnie w miarę jedzenia. Też zdobycie Mistrzostwa Polski to jest tak, jak mówił trener Trasiewicz, to wtedy człowiek staje się nieśmiertelny. Każdy z kibiców liczy na to, że każdy zawodnik, który tu przyjdzie nowy, tak samo będzie podchodził do swoich obowiązków, nie tylko ze względów materialnych, bo to jest naturalna rzecz, że on pracuje dla siebie, ale jeszcze do tego będzie oddawał to serce, które jest bardzo ważne. Coś, co można powiedzieć na temat teraźniejszości i przyszłości, to jest to, że Śląsk Wrocław jest klubem od wielu lat grającym w rozgrywkach profesjonalnych. Od ostatnich mniej więcej 10 lat kładzie duży nacisk na rozwój szkolenia i młodzieży dzieci. Wraz z pojawieniem się właśnie gminy jako właściciela pojawiła się w ogóle możliwość i środki finansowe, żeby tą dziedziną funkcjonowania klubu móc się zająć. A coś, nad czym pracujemy od 2 lat i zakładam, że będzie budowaniem nowej historii, jeszcze ciekawszej Śląska Wrocław, jest powstanie Wrocławskiego Centrum Sportu, czyli Akademii Piłkarskiej, w której najbardziej utalentowani zawodnicy nie tylko z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale z całej Polski będą mogli rozwijać się i później, mam nadzieję, reprezentować nasze barwy.